Cześć drodzy widzowie, długo wyczekiwany, obiecany wywiad z Marianem a propos gier komputerowych. Cześć Marian. Cześć, siemanko. I dzisiaj będzie to druga część wywiadu, który już tam zaczęliśmy. Będą to odpowiedzi tylko i wyłącznie na wasze pytania. Pytań jest kilkanaście, widzę, także żeby nie przedłużać, zaczynamy Marian. Pierwsze pytanie brzmi, czy grałeś dużo RPGów? Jaki jest twój ulubiony i czy kojarzysz taką serię jak Gothic? Sporo grałem w RPG, ale myślę, że nie aż tak dużo jak mógłbym. W Gothica nigdy nie grałem, no bo to jest ten sam temat, co zawsze mówię. To on był na komputerze, a ja komputera nie miałem. Miałem tylko przez jakiś tam czas Pegasusa, potem PlayStation 1 i te gry z komputera niestety trochę mnie ominęły. Co prawda no, grałem trochę w Countera, ale to w kafejce internetowej przychodziło się, płaciło 2 zł za godzinę, wtedy tak było i się grało w Countera. Ale właśnie niestety wiele tych gier na komputerze mnie ominęło. Ja tak troszeczkę z nowej fali tej konsolowej jestem. A jeśli chodzi jeszcze o RPG, bo tam było tak, jak jest mój ulubiony RPG? Czy grałem? Kurczę, najgorsze jest to, że wiele gier, które grałem, mogłem wtedy nie w swojej głowie nie zaznaczyć, że to był RPG i teraz ciężko mi tak powiedzieć. No pierwsza, co mi przychodzi na myśl, no to Wiedźmin. Wiedźmin trójka, on jest taki, można powiedzieć, RPG-iem, są tam statystyki. Choć RPG często, tak słyszałem, że to tak naprawdę to chodzi o to, żeby gra była w taki sposób ułożona, że możesz poprzez pewne rzeczy, które robisz, otworzyć jakąś pewną rolę. Tak na przykład słyszałem, że ta gra Disco Elysium, taka chyba estońskiego albo fińskiego, ale chyba estońskie studio zrobiło i świetna gra, naprawdę świetna gra ta Disco Elysium. Tylko niestety nie ma, tam podobno jest milion słów i nie ma polskiego języka. Ja angielski mam na tyle słaby, że no nie chcę się zabierać za tą grę, bo ona jest tam też taka dosyć polityczna. Ta gra Disco Elysium, zobacz sobie. I właśnie ona jest takim RPG-iem, że tam można jakieś różne decyzje podejmować, gdzie konkretnie jakiś typ osoby będziesz. I to jest właśnie wtedy, można powiedzieć, że jest to RPG. Ale no też w RPG-u są te statystyki, więc można powiedzieć, że Wiedźmin, można zaliczyć go do RPG-a jak najbardziej, no i jest chyba moim ulubionym. Czy grałeś w jakieś odsłony Dragon Ball albo Naruto? Nie, nie grałem. W Naruto jeszcze w ogóle nigdy nie obejrzałem. Bardzo lubię mangi i anime oczywiście, ale Naruto nie widziałem, bo to właśnie z Naruto był ten problem, że kiedy wyszedł Naruto, to ja już byłem za stary rocznikiem. Tak jak na przykład Daniel Kolasiński. Ty kojarzysz Daniela Kolasińskiego? Przychodzi do nas na matę, świetny kickbokser. Z nim się przygotowywałem do walki z Kazieszką przede wszystkim. No to on jest młodszy rocznik i on właśnie uwielbia Naruto i Naruto jest chyba w jego pierwszej, na pewno w jego pierwszej trójce ulubionych mang. A ja właśnie Naruto nie widziałem i nie grałem oczywiście i tak samo Dragon Balla, żadną grę nie grałem, oglądałem Dragon Balla i to niedawno, tam z kilka lat temu i był świetny, ale właśnie w żadną gierkę nie grałem w tego typu. Ja tego Dragon Balla chyba nadrobić, bo ostatnio robiłem wywiad z Szymonem Kołeckim i padło do niego pytanie też od widzów, czy Son Goku czy Vegeta, on sok jaki? Jest ten najnowszy, ten Kakarot wyszedł niedawno, Dragon Ball, a jakby miał odpowiedź na to pytanie, jakby poszło do mnie, no to Songo, no kurde, zajebista postać, ale chyba najbardziej tak była taka dla mnie postać taka ulubiona, to Songo jak był młody, z tego Dragon Ball Z, nie Dragon Ball Z, tylko pierwsza część Dragon Ball. To podobało mi się, jaki on jest niezłomny, taki wiesz, mały, a taki waleczny i właśnie niezłomny. Taki, to było fajne. Nie padły dwa tytuły, czyli podczas pierwszego wywiadu. Final Fantasy i Wiedźmin. Jak się z tego wytłumaczysz? Kurczę, no nie zawsze jak się rozmawia o grach, no, trzeba mówić o Wiedźminie. No jest świetną, genialną grą, ale jakoś nie było. Ale no widzisz, tutaj już Wiedźmin padł. A jeśli chodzi o Final Fantasy, nigdy nie grałem. Wiem, że tego jest od groma, wiem, że teraz wyszedł, nie, znaczy teraz, tam z rok czy dwa lata temu wyszła siódma część, remake, w sensie remake siódmej części, ale nie grałem. Jakoś te JRPG jakoś tak mnie za bardzo nie interesowały, tym bardziej, że nigdy nie lubiłem gier, gdzie jest rozgrywka turowa. Tak, jedynie to mi się podobało w Pokémonach na Game Boyu, że jest ta turowa. Ja bardziej lubię dynamiczne, gdzie jest zręcznościowe.
Najtrudniejsza platyna na PS5? Chyba ten Cuphead. To była taka... Wydaje mi się, że najtrudniejsza. Ona była najtrudniejsza, ale jeszcze Bloodborne i Sekiro były dosyć trudne, ale ten Cuphead, to jest taka chyba najbardziej jestem dumny z tego, bo jak przechodziłem tę grę, to w ogóle sobie miałem w głowie, że ja nie będę robił tu platyny, bo to będzie psycholskie jakieś i nie będę tego robił. Ale jak ją przeszedłem tę grę, przez to, że ona była tak grywalna, że cały czas chciało mi się jeszcze do niej wracać. I przez to, że do niej wracałem, przechodziłem tych bossów na najwyższe tam rangi, to jak w sumie spojrzałem na te trofea i pomyślałem, kurczę, że niedaleko mam do tej platyny. I właśnie widziałem wywiad z Jankiem i tu muszę to powiedzieć. Janek powiedział, że ja gram na platyny. To nie jest prawda, ja nie gram na platyny. To nie jest tak, że ja mam grę i myślę sobie, dobra, ja muszę zrobić nią platynę. Uczciwie mówię. Zawsze chcę grę przejść na 100%. Im bardziej mi się podoba, tym więcej chcę szczegółowo ją przejść. I jak wtedy zobaczę, jak ją przejdę tak szczegółowo, w ogóle nie patrzę na trofea, bo kiedyś patrzyłem na trofea już wcześniej i troszeczkę się nimi automatycznie sugerowałem, a to psuje grę. Najlepiej podejść do gry i człowiek, żeby się w nią zanurzył, myślał tylko o tym, żeby ją sobie fajnie przejść. A dopiero trofea patrzę po przejściu i jak widzę, że mam niedaleko do platyny, to wtedy robię platynę. I właśnie tak było z tym Cupheadem, że na początku myślałem w ogóle, że nie będę się brał za tą platynę, bo to będzie jakaś syzyfowa praca, ale jak zobaczyłem, że jestem blisko niej, to zrobiłem. Co powiesz o Assassin's Creed? Grałem w pierwszą część i jakoś mi nie podeszło to. Ogólnie lubię gry Ubisoftu, to nie jest tak, że tam gry tego studia jakoś mi nie leżą. Wręcz przeciwnie, chyba Ubisoft z Montrealu robił gry Rayman Origins i Rayman Legends. Mówię o tych częściach już takich na PlayStation, na PlayStation 3 czy 4, więc one były dla mnie świetne te gry, a sam Assassin jakoś mi nie podszedł. Nie wiem czemu, jakoś po prostu mi nie podszedł, mimo że wychodziło już wiele tych części, jedne były lepsze, drugie gorsze. Teraz słyszałem, że ta Origins w Egipcie, Odyssey w Grecji, no i teraz ta Valhalla, tam jest chyba na Wyspach Brytyjskich, tak? Ona jest, tak mi się wydaje, że są naprawdę fajne, ale jakoś po prostu nigdy z nimi nie obcowałem. Znasz serię gier Uncharted lub The Last of Us? Jakie masz zdanie, co sądzisz o fabule The Last of Us 2? Pierwszą część The Last of Us to zrobiłem dwie platyny, na PlayStation 3 i 4. Jeśli chodzi o grę Uncharted, no bo tak, bo to jest ten same studio, Naughty Dog. Uncharted zrobiłem platynkę w jedynkę, chyba w trójkę i czwórkę. Ale nie jestem pewien, czy to były trzy platyny, czy dwie platyny. Wiem, że dwie na pewno platyny zrobiłem. Bardzo fajny Uncharted, bardzo mi się podobało. Moja ulubiona część to dwójka, była moim zdaniem najlepsza, mimo że czwarta, wiadomo, najlepsza grafika, na wpół otwarte lokacje, ale jednak dwójeczka najbardziej mi się podobała, chyba fabularnie, to jest ten powód. A sam The Last of Us, no to mówię, no jedynka bardzo mi się podobała, a druga nie grałem w drugą, no bo tam jest wjechali z wiadomo, z poprawnością polityczną, wiadomo jakiego typu, a ja ani nie oglądam filmów, ani seriali, ani gier, ani muzyki nie słucham, gdzie jest zabarwienie polityczne i jest takie wpierdzielone je na haman. To od razu taki na przykład film przestaje być dla mnie realny. Jak wiem, że na przykład rolę pierwszoplanowa jest osadzona, jest tam gość czarnoskóry i nie ma problemu z tym, że on jest czarnoskóry, on tam może być. Ale teraz ciężko będzie oglądać filmy, jak wiesz, widziałeś co trzeba spełnić, żeby film ubiegał się o Oscara. Widziałeś to? Cała jest lista. Już nie da się tego oglądać tego filmu, bo masz wgłębić się w świat filmu i ma być jakkolwiek realne, jak oglądasz film i wiesz, że tutaj aktor gra, bo jest przez poprawność polityczną, to nie da się w ogóle wkręcić w ten film. Nie, przestaje to być film tak naprawdę. Tak samo jak gra Scarlett Johansson, gra w 40 filmie, tutaj gra w komedii romantycznej, tutaj w innym filmie z pół obrotu wali. Ile razy można patrzeć na tą samą aktorkę? To już
ta rola już jest wypaczona. W ogóle uważam, że powinno być więcej aktorów mniej znanych. Nie powinno być cały czas ci sami goście. No, co prawda akurat na przykład jak Leonardo DiCaprio gra, to mi nigdy nie przeszkadza. On jest moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, nie powiem, że najlepszym, ale jest chyba moim ulubionym aktorem. Kiedyś był Tom Hanks ulubionym, a teraz chyba DiCaprio. Przez to, jak on gra w tych filmach. I wszystkie filmy z nim są świetne. Grałeś w trylogię Mass Effect? Nie. To chyba BioWare chyba zrobiło Mass Effect, ale nie grałem. Podobno świetne, ale chyba nie wiem, czy one nie były na Xboxie. Nie jestem pewny, nie chcę tutaj wprowadzić błąd, ale wydaje mi się, że ich nie było wcześniej na PlayStation i może dlatego w nie grałem. Ale słyszałem, że podobno świetne, choć też słyszałem, że któraś część troszeczkę jakby wyrolowała fanów z serii, ale nie wiem do końca, o co chodzi. Grałeś w Resident Evil 4? Tak. To była jedna z najlepszych w ogóle. Tam pozmieniali, że jak się celowało, to nie dało się iść. Grałem i nawet ją przeszedłem, tą czwórkę. I była bardzo fajna. Bardzo, bardzo fajna giereczka. W ogóle Resident Evil było fajne. Podobała mi się ta część Nemesis. Trójka to chyba była, ale na starą konsolę. Teraz te nowe wychodzą fajne. Fajny był ten remake dwójki. Trójka właśnie, ten Nemesis był zrobiony na szybko i nie był dobry. Resident Evil 7 była naprawdę bardzo fajna, ale zaczęła na końcu mnie już nużyć, już zaczęło się przeciągać, potem jakaś tam lokacja na statku, za długo to trwało. No i teraz wyszła ta najnowsza, ta ósma, ale jeszcze w nią nie grałem. Grałeś w Bioshock Infinite? Bioshock. Grałem w Infinite to jest trójka. Ja grałem w jedynkę i bardzo mi się podobała, bardzo, bardzo ta jedynka mi się podobała. Potem w dwójkę grałem, ale chyba za małą przerwę zrobiłem między jedynką a dwójką, bo kupiłem kolekcję wszystkich trzech części na PlayStation i dwójka była zbyt podobna do jedynki, a w dodatku już jakoś tak fabularnie mi się nie podobała. No, to często jak z filmami jest. Zawsze najlepsza była pierwsza część, potem góra druga, a następne to już było, wiesz, takie odcinanie kuponu, takie już odgrzewany kotlet, można powiedzieć. Dlatego ja się dziwię, że ludzie, a to chyba młode pokolenia, że tak jest popyt na tych Avengersów, tam Avengers, tak, albo Szybcy Wściekli, ale dokładnie, o Jezu, tam ile było tego, 30 części. Więc o jakiej grze teraz była mowa? Bioshock Infinite. Tak, no to mówię, pierwsza część bardzo mi się podobała, druga nie ukończyłem, bo mnie zanurzyła, a trzecia część, tam co się dzieje w tych chmurach, na początku bardzo mi się podobała, ale odbiłem się z tego względu, że tam nie miałem, znowu ten język angielski tam był i nie miałem, no nie było nawet napisów polskich, a te gry, one są, oznaczają się mocno fabułą, a jak ja tam nie rozumiem wszystkiego, za słabo tak naprawdę angielski rozumiem, żeby czuć, że się porządnie wgłębiłem w tę grę, no to pomyślałem sobie, dobra, pogram w nią, jak będzie polski język. Grałeś w Star Wars? Nie, nigdy nie gram. Nie gram. Marian, palenie do grania? No, gdzieś to idzie w parze niestety. Niestety tak. Problemem jest wtedy, kiedy na przykład człowiek już tak się uzależni od jarania, że jak nie zajara, to nie chce mu się grać. To jest chyba wtedy największy problem. Ja na szczęście tak nie mam, choć przyuważyłem, że jak tam były jakieś momenty, gdzie troszeczkę częściej paliłem i potem do gry zabierałem się nie pod wpływem, no to troszeczkę szybciej mnie to nudziło, szybciej taki byłem bardziej, nie doceniałem tego, mniej doceniałem. A znowu jak się zapaliło, to znowu się bardziej doceniało, potrafiło się stanąć ludkiem i oglądać sobie samą lokację i to już cieszyło. Więc jak najbardziej idzie to w parze, ale no, cały czas mam gdzieś ten konflikt z tym, że no, to nie powinno tak wyglądać, nie powinno. Uważam, że człowiek powinien swoją silną wolą. No, urodziliśmy się z takim pojmowaniem świata, więc nie powinniśmy raczej uciekać w jakieś używki i sobie ułatwiać tym. Ja na przykład bez blanta to w ogóle chyba gry nie potrafię odpalić. Tak. No nie mam coś takiego, zresztą rzadko odpalam gry, ale w ogóle serial czy coś, nie mam ochoty, nie wiem, nieważne. Następne pytanie, Marian. Nie chcesz odpalać czasami, ja znam odpowiedź na to pytanie.
nie chcesz odpalać czasami streamka na YouTube albo Twitchu, jak grasz w gierki? Myślę, że sporo osób by chciało. No wiem, ale wiem, że można na tym zarobić, z tego co wiem. Ale nie, jakoś to nie jest moje. Kurczę, chyba. Nie wiem, potem jak umrę, to nie wiem, czy chcę mieć w głowie, że zarabiałem na tym, że inni patrzyli, jak ja gram. Pierwsze myślę to, nie patrzcie, jak inni grają, tylko sami grajcie. To jest pierwsza rzecz. I tak, no, wolałbym, żeby ludzie patrzyli, jak robię coś ciekawego, coś, no chociażby te, nie będą te walki. Myślę, że w tym czuję się kompetentny i myślę, że ludzie jak na to patrzą, no to przynajmniej jakaś rozrywka jest, ten sport, coś tam się dzieje, a takie patrzenie, jak ktoś inny gra, jak każdy może ma na wyciągnięcie ręki, może sam pograć, no to taka trochę strata czasu. Nie chciałbym na tym zarabiać. Rozumiem jeszcze tak, jak na przykład ktoś robi, że może z nim zagrać na wizji, co nie? To jest spoko, ale jak widzę właśnie typów, którzy tłuką 4 godziny grę jakąś, którą grają single game, po prostu sami, a ludzie siedzą to oglądają, rzeczywiście mnie to też zawsze zastanawiało, kurwa, czemu wy sobie nie odpalicie tego i sami nie zagracie, co nie? No właśnie, może czasami nie chcą na przykład grać, bo nie czują się, żeby mogli w to dobrze grać, albo na przykład chcą poznać samą fabułę gry i sobie po prostu, ale no to w sumie to by jakieś streszczenie na YouTubie dali i by nie oglądali konkretnego gameplayu. No nie wiem, no dziwi mnie to, ale no nie wiem, nie chcę tego analizować. A wiesz co, mi ostatnio koleżka gdzieś napisał chyba w komentarzu, że to jest właśnie taka tęsknota za tymi czasami, jak się szło razem na przykład do automatów i ramię w ramię grało, albo jak się łączyło komputery siecią LAN i się grało razem w grę, że teraz przez online, jak oglądasz gościa, to jest takie małe wrażenie, że stoisz obok niego i razem z nim grasz. Nie do końca to do mnie przemawia. No nie, bo tak właśnie jak powiedziałeś, byłeś tego jakąś czynną częścią, czyli wiesz, grałeś... Dokładnie, brałeś w tym udział. To jest to... No tak, kurczę, lepiej się... Na podwórku lepiej sobie w piłeczkę z kolegami pograć niż patrzeć, jak grają. Chyba że nie umie się grać, no to wtedy może lepiej patrzy. No nie wiem, no dziwi mnie to, ale no nie chcę też tak mówić, bo wiele ludzi robi tak i nie chcę tam jakoś ich negować. Jak w hierarchii pozycjonujesz uzależnienie od gier względem innych nałogów? Seks, hazard, alkoholizm? Myślę, że tak na pierwszy rzut wydaje mi się, że hazard jest gorszy, no bo można w łatwy sposób wszystko stracić, w cholernie głupi sposób wszystko stracić, więc wydaje mi się, że no można też, wiadomo, można też dużo zyskać, ale chyba się nie, chyba jak ktoś jest uzależniony od hazardu, to nawet jak zyska, no to i tak zaraz będzie chciał dalej w to iść, więc tak naprawdę nigdy się nie, chyba procentowo, myślę tak statystycznie, jak ktoś jest uzależniony, to raczej nie zyskuje, tylko traci. Więc myślę, że to uzależnienie jest bardzo, bardzo groźne. Od seksu... Kurczę, ciężko mi tak sobie wyobrazić, nie znam przypadków jakichś takich, co, do czego to prowadziło, że ktoś był uzależniony od seksu. Czy przez to zdradzał swoją drugą połówkę? Jeśli tak, no to jest gówniana akcja. Ale nie wiem, czy to... Nie wiem, kurczę, no słyszałem, że jest coś takie jak nimfomanki, czy seksoholizm. Kurczę, ale jestem ciekawy, czy to naprawdę jest jakieś zaobserwowane, że to w psychice jest jak, występuje, czy na przykład to jest tendencja do jakiejś słabości i nieumiejętność kontrolowania tego, no bo każdy, na przykład każdy facet ma wielką, wiadomo, ochotę. Im większy testosteron, tym pewnie większa na to ochota. I jestem ciekawy, czy to jest zwalanie na to, że jesteś seksoholikiem, czy tak naprawdę chodzi o to, że masz się słabą wolę i nie potrafisz tej słabości ogarnąć. Więc, ale samo granie też na pewno można, myślę, że i zaniedbać rodzinę, i zaniedbać całe życie, jeśli wracasz do domu i tylko grasz i tylko o to tu chodzi, no to myślę, że to też nie jest dobre. No, myślę, że większość uzależnień chyba nie jest dobre. Nie wiem, jakie uzależnienie jest pozytywne. No nie chcę też tutaj filozofować. No wydaje mi się, że hazard i ten seksoholizm chyba wydaje mi się gorszy, no ale wiadomo. No chyba byli też typy, którzy zmarli przy graniu, bo pamiętam, że na przykład odwodnienie, ktoś tam przychodził jakiś poziom i siedział ileś godzin i po prostu się wykręcił, zemdlał, dostał padaczki czy coś, więc są też przypadki od gier śmiertelne. Natomiast no chyba jednak rzeczywiście jest to najlżejsza forma z tych, co są wymienione.
Kolejne pytanie, Marian. Co myślisz o cenie nowych gier na PS? Z jednej strony no, trochę dużo, zwłaszcza jak się chce kupować gry na... Chociaż nie, właśnie ostatnio Returnal kupiłem i jak sobie patrzyłem na cyfrowo, żeby ją kupić, to było tam 330 zł. A ja kupiłem ją używaną tam za, nie wiem, za... Nie, nawet nie używaną. Dziewczyna mi pomogła, kupiliśmy nową grę za 160. Czyli da się kupić gdzieś jeszcze gdzieś tam, wiadomo, taniej. Ale jeśli chodzi o samo to, że one wzrosły, no to wydaje mi się, że przez to, jakie te gry robią teraz, jakie to są wielkie światy, ile tam pracy w to jest włożone, to potrafię sobie wyobrazić, że ci programiści, no może tak to właśnie wygląda, może taką powinni kasę dostać za uczciwą robotę, więc... Wydaje mi się, tylko nie wiem, wiesz, ja się na tym nie znam, nie wiem, czy ta kasa teraz jest podbita i nie wiem, czy to do czyjej to idzie kieszeni, do programistów, czy do, nie wiem, czy do państwa, czy do kogo tam, ja to na tym się w ogóle nie znam. Nie, jeśli to jest uczciwie i pieniądze dostają, większe pieniądze dostają ci, którzy naprawdę się napracowali przy tej grze, no to ja nie mam z tym problemu. No gry są coraz większe, coraz fajniejsze, chociaż czasami coraz fajniejsze, to nie powiedziałbym tak. Czasami tak nie jest. Czasami teraz przez to, że jest popyt, no wiadomo, młodzi ludzie robią kasę, no bo oni, ich jest najwięcej i oni na nich można zarobić, no to znowu te gry są trochę obniżany poziom trudności, już klimat nie jest ten sam, więc mogę wycofać się i nie powiedzieć, że gry są coraz fajniejsze, ale rzeczywiście no jest wiele gier, które są naprawdę no, wielkie, no, nie było kiedyś takich gier. Więc myślę, że jeśli programiści mają dostać za to kasę, no to jest okej. Okay. Jaka jest twoja ulubiona gra i dlaczego jest to gra zwana życiem? No nie, no wiadomo, że nie można porównać życia do gry. Nigdy bym nie porównał żadnej nawet najlepszej gry, nawet najlepszej rozrywki z gry do chociażby uczucia tego, jak się wygrało walkę. I to nie mówię nawet, wiesz, o walkach na KSW, bo to już jest w ogóle jakiś obłęd, ale jak się wygrało walkę nawet na amatorskich zawodach, to są emocje no, nieporównywalne do przejścia nawet najfajniejszej gry. Więc myślę, że rzeczy, które nas w życiu realnym spotykają, są najważniejsze i dają najwięcej emocji, najwięcej szczęścia. Kolejna rzecz też jest, mówi się, no to oczywiście jak zwykle Jordan Peterson powiedział, że człowiek jest wtedy szczęśliwy, kiedy się rozwija. A znowu jak grasz, to czy się rozwijasz? Też może na jakimś tam polu tak, ale czy to jest takie życiowe, takie realne, nie wiem, no wydaje mi się, że tak jak tu było powiedziane, no, gra życiowa jest tu najważniejszą, dającą najwięcej satysfakcji, no ale no, cieszę się, że są giereczki na plejaczko, no bo to jest rozrywka, no niektórzy wolą sobie wyjść z kolegami na piwko, inni sobie film obejrzeć, są różne typy rozrywki, no ja lubię sobie pogierczyć. Najlepsza według ciebie gra, która nie otrzymała kontynuacji? O kurde. O kurczę. No przychodzą mi na myśl, ale to jest ułatwienie, bo przychodzą mi po prostu na myśl gry, które niedawno grałem, z którymi jestem blisko, ale nie jest to obiektywne, no musiałbym mieć jakąś listę takich gier i wtedy bym mógł obiektywnie powiedzieć. No na razie nie ma kontynuacji Bloodborne, nie ma kontynuacji Sekiro. Ten Cuphead cholernie mi się podobał i czekam na drugą część, ale żeby kurde, coś takiego ciekawego powiedzieć. A coś przychodzi ci do głowy? Może jakbyś mi powiedział, to może coś by mi się odblokowało. No nie, na razie nie mam w głowie. Myślę, że większość gier, które były dobre, no to miały kontynuację po prostu i już, więc no, te gry, które powiedziałem, to tak na pierwszy rzut. Czy chciałbyś, aby KSW stworzyło coś na wzór gry UFC? Bardzo, bardzo bym chciał. Bardzo, tylko żeby była jak najbardziej symulacją. Żeby nie była to taka arkadowa, tylko symulacja. No i tak, no byłoby super. Byłoby fajnie, tym bardziej, że tak jak już wcześniej mówiłem, te gry, te UFC mi, odkąd EA Sports robi, to mi nie przypadły do gustu. Te
poprzedniej części, gdzie robiła firma THQ, no to tam mi się bardzo podobały te gry i co więcej, nawet mówiłem właśnie takiemu przyjacielowi Damianowi, że robiłem tak przez pół roku, że w soboty i w środy, zawsze w soboty i w środy robiłem, układałem sobie gale. Miałem 3 zeszyty i robiłem sobie gale. W środy robiłem Fight Night, a w soboty gale numerowane i właśnie grałem na UFC Undisputed 3 firmy THQ i bardzo mi się podobały te gry, a odkąd robi EA Sports, to jakoś mi to nie przypadło do gustu, pomimo że też właśnie od tego Damiana słyszałem, że te gry mają bardzo takie, są złożone, jeśli chodzi o stójkę, tam wyczucie dystansu, tam wszystko jest. Ale jakoś nie przypadły mi do gustu i czekam na jakieś lepsze, na lepsze części tego UFC. No i kończąc to, fajnie jakby KSW jakby zrobiło, tylko z jakąś dobrą firmą. Może na przykład CD Projekt Red, to byłoby spoko, jakby oni się zajęli. Chociaż jest wiele polskich studiów, jest Blue Point albo Blueber, coś takiego. Oni robią Observe Medium zrobili. Tak, jest Astronauts, jest People Can Fly i jest Techland, więc polskie ogólnie studia są bardzo, bardzo dobre, więc potencjalnie ma kto zrobić grę KSW. Ile mniej więcej czasu spędzasz na konsoli? Tak, to jest zależne też od gry. Jak na przykład grałem w tą taką grę Hollow Knight, też bardzo, bardzo trudna i bardzo fajna. I też się przeszedłem, ale tam nawet nie próbowałem robić platyny. To w nią grałem dużo. To zależnie jest od gry. No, myślę, że tak średnio z 2-3 godziny gram, ale potrafi być gierka, która mnie tak wciągnie, że o Frostpunk grałem to tak po 4 godziny dziennie, grałem po 5 nawet. Kiedyś potrafiłem tam 8 godzin przywalić, ale już to było nieprzyjemne. To już w sensie nieprzyjemne, że ostatnie, ale to byłem młodszy i jeszcze nawet nie ogarnąłem tego, że ostatnie 3 godziny to już nie była ta frajda. Najlepiej robić tak, że sobie zasiadam, pogram godzinkę, dwie, reset, idę sobie zjeść, wyjdę z psem, coś porobię i znowu ładuje się ta chęć znowu nagranie i znowu zasiadam i znowu sobie robię przerwę. Tak, myślę, że taki mam system, jest lepszy. Czy ogrywasz najnowszego Resident Evil i czy się podoba? No mówiłem, że grałem tylko w demówkę, w graficzka. Graficznie było świetnie, taki filmowe to jest. Ale no jeszcze nie grałem na razie, no jest sporo gier, które chcę ograć, więc na to na spokojnie. Grałeś w twierdzę? Nie grałem. Od razu mi się skojarzyło z jakimś filmem, chyba Sean Connery tam grał. Nie, twierdza z tego co pamiętam, to na pewno była na PC, więc może dlatego nie kojarzy, by była taka strategia, jeśli to jest to co myślę, to była strategia, ja grałem znowu chyba w demo tego, to była strategia, w której budowałeś właśnie zapory, no chodziło o obronie zamku jakby w średniowieczu. Okay. No to nie grałem, no ja w ogóle mało grałem w gry typu takich strategicznych, nie jakoś, ale to znowu ta sama sytuacja, jakbym miał komputer, to pewnie grałbym w strategiczne, bo podobają mi się, właśnie tak mówiłem, ten Frostpunk, taka dosyć strategia, a bardzo mnie wciągnęła. A nie kusić się tak czasem po prostu kupić komputer i wszystkie te stare tytuły sprawdzić? Chyba nie kusi mnie przez to, że wiesz, do PlayStation czeka pod telewizorkiem. No jestem typowym konsolowcem. Przez to, że mnie to minęło, no to tak jakoś nie czuję tej potrzeby, choć mam w głowie na przykład, że pograłbym w jakąś dobrą strzelankę, właśnie jakiegoś Cantera, czy tam Battlefield, zapomniałem. No ale przede wszystkim zawsze ten Cantera mi się podobał, a jednak granie na klawiaturce i na myszce, no to najlepsze. Te analogii nigdy tego nie oddadzą, więc czasami mam gdzieś w głowie, że fajnie byłoby. No i zawsze miałem też w głowie, że fajnie byłoby pograć w te skoki, Deluxe Skyjumping i one też na myszce, więc to zawsze mnie kusiło, żeby mieć gdzieś ten komputer, ale jednak wiesz, no PlayStation no, sprawia, że no, nie potrzebuję tego. Grałeś w Returnal i nowego Ratcheta? Ratchet & Clank. Tak, no, teraz niedawno wyszedł na PlayStation 5. Nie, w Ratchet nie, bo to jest...
No, mimo że tam miło się tam dzieje, graficzka ładna, no to bardziej ona mi się kojarzy, że taka gra trochę familijna, bardziej dla młodszego pokolenia. A właśnie Returnal, no to właśnie, nie wiem, czy już mówiłem, czy nie, ogrywam teraz te Returnal i jest, ale mnie wciągnął. Świetna giereczka. Jest taka, to jest roguelike. Co się umrze, no to wszystko się, prawie wszystko się restartuje do tej samej lokacji. Od niej zaczynasz i lokacje są te same, tylko co śmierci są w innej kolejności, jak taki ruchomy labirynt. No i jest świetna. Na razie udało mi się pierwszego bossa przejść i no zaraz wracam do domu i odpalam. Czy masz PS5 i łupiesz w RE8? Co to może być? No PS5 mam, tak jak mówiłem. I jak? RE8. Ale łupiesz? Znaczy, no w sensie łupiesz, czy grasz w RE8. No Resident Evil pewnie, 8. Ale to nie Village. Ma przez 4, a to 8 już jest Tak. No już było odpowiadane, no na razie nie gram w to. Ja myślałem, że to jest 5 czy 6 teraz najnowsze. Nie, 5 to były w zombie, murzyńskie zombie leciały do ciebie, a 6? Szóstka, kurde, szóstka mi ominęła. 7, no to już jest ta, co się dzieje w tej chałupce. Ja mam spore zaległości, kurde. No nawet wiesz co, miałem to dzisiaj rano, jak pisałem to pytanie, mówię RE8, no pasuje Resident Evil, no mówię, tak. Gdzie 8 część? Mówię, to musi być coś innego. Myślałem, że może coś z Pro Evo, wiesz, jakiś inny skrót piłki powstał, czy coś, nie wiem. Jaka ranga, jest pytanie. Jaka ranga? Nie wiem, mogę po tego wnioskować, że chodzi o PlayStation. Tam się teraz zmieniło, teraz jest, wcześniej byłem na jakimś tam 15 poziomie, a teraz się zmieniło, jestem tam na 300 którymś, no tego nie pamiętam, 330 czy 340 level, coś takiego. No mam teraz 31 platy, no to zrobiło dużą robotę, ostro tam pykam. No i ostatnie pytanie, Marian, już od naszych widzów. Czy przyjmujesz do znajomych na PS? Raczej nie, no bo ja gram przede wszystkim single player, a jak gram sobie przez sieć, no to mam z bratem gram, z takim przyjacielem Karolem, pykam sobie od niedawna, bo też kupił playaka, właśnie z tym dobrym koleżką, tym Damianem, który tu też przychodzi na, poznałeś go, może przychodzi tu na treningi. On jeszcze u Mirka Oknińskiego ze mną trenował. Taki podwójny transfer prawie, że tylko on przeszedł gdzieś tak rok po mnie tutaj. Więc z nim sobie pykam, jeszcze z takim, jeszcze dobrym koleżką Pawełkiem. No mam tam ze dwóch, trzech takich ludzi, z którymi jak gram przez sieć, no to z nimi. No bo wiadomo, że fajnie się gra z przyjaciółmi niż z obcymi osobami, no bez urazy. Wiadomo. Marian, co? Mam nadzieję, drodzy widzowie, że wyczerpaliśmy już temat gier, absolutnie, przynajmniej na razie. Pojawią się nowe tytuły, upłynie sporo czasu, to może nagramy coś jeszcze, ale myślę, że na razie temat gier jest wyczerpany. Marian, nie zatrzymuję dłużej, Returnal tak czeka. O, dokładnie, świetna giereczka, a w następnej kolejności Ghost of Tsushima, myślę, że na pewno przejdę. Ten Cyberpunk już niedługo zaraz będzie taki, że można będzie go ogrywać. No i Diablo 2 Resurrection wychodzi i to będę na pewno grał. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że kogoś to interesuje, gierka, a tych, którzy to nie interesują, a sobie na przykład weszli, żeby tam, nie wiem, posłuchać, co chcę powiedzieć, no to niech się nie zrażają, że to jest akurat temat o grach. No, to jest część mojego życia. Dziękuję.